ratunku! Niech mi ktoś pomoże! Gdzie ja jestem? Witamy w krainie czarów, Alicjo! Może jestem głodna, ale nie zamierzam jeść butów. Ogłaszam kulinarny challenge. Co ci przygotować? Chcę arbuza! Ale ja nie mam arbuza. Mam tylko limonkę i galaretkę. Wasza królowa wpadła na genialny pomysł. Lubię jadać limonkę na śniadanie, ponieważ doskonale orzeźwia. Zaraz doda mi sił, żebym mogła wygrać ten challenge. A jego skórka będzie świetną foremką. Rozmieszam w niej galaretkę arbuzową, a następnie schłodzę. Wspaniale! Chyba wszyscy już wiedzą, że królowa dekoruje dania najlepiej na świecie. Zrobię arbuzowe pestki z sezamu i można podawać. Ale jak to? Czy ja mam tylko pestki arbuza? A, no tak! Przecież zjadłem 7 arbuzów na śniadanie, ale nie szkodzi! Kapelusznik ze wszystkim sobie poradzi. Zajmie mi to kilka sekund. Muszę tylko posadzić tę arbuzową pestkę do ziemi, a następnie mój magiczny kapelusz zrobi wszystko za mnie. Poleję wszystko herbatą, żeby przyspieszyć ten proces. Brawo, mój wspaniały kapeluszu! Pozostało mi tylko przeciąć arbuza i poczęstować nim Alicję. O, tak! Co może być piękniejszego niż tęczowy arbuz? Sam zgłodniałem, kiedy patrzyłem na Alicję. Ale niech będzie, jeszcze troszkę wytrzymam i przygotuję dla niej coś pysznego. Najpierw roztopiłem masło, a teraz dodam do niego moje ulubione pianki marshmallow. I jak pięknie roztapiają się w tym gorącym maśle. Z przyjemnością bym je zjadł. Dodałem troszkę zielonego barwnika oraz moje ulubione płatki KitKat. Wszystko dokładnie mieszamy i nie zapominamy o sobie. Trzeba zjeść coś dobrego. Wyszła mi idealna konsystencja. A teraz wykładam wszystko w ten sposób. A zamiast pestek arbuza użyję czekoladowej posypki. Wszyscy są gotowi? Smacznego, Alicjo! Wow, świetnie wam wyszło! Ojej, a to danie wygląda dziwnie. Chyba musiałabym mieć ostre kocie zęby, żeby to w ogóle ugryźć. Lepiej spróbuję te urocze malutkie arbuzy. Wyglądają bardzo apetycznie. Są niesamowicie pyszne. Dziękuję, wasza wysokość. A na koniec trzeba spróbować tęczowego arbuza od kapelusznika. Pierwszy raz w życiu taki widzę. To bardzo ciekawe. Ojej! Niezła zabawa! Super! Wygrywa kapelusznik. Ale ekstra! Hurra! Hurra! No co ja mogę powiedzieć? Brawo! W kolejnej rundzie wygra ten, kto przygotuje mi najpyszniejszego burgera. Przyjaciele, jestem najbardziej puszysty, więc zacznijmy ode mnie. Jakie pyszności! A ty co masz, wasza wysokość? Ja przygotuję takiego burgera z warzyw, że wszystkim szczęki opadną. To niesamowite! Burger z miodu i napojów gazowanych? Dla kapelusznika nie ma niczego niemożliwego. Wlewam miód do Sprite'a, następnie do Fanty, a następnie do Pepsi. I mamy przewspaniały żel. Ojej, jakie to jest apetyczne! I bombowe w smaku! Jestem pewny, że Alicji się spodoba. Muszę go tylko nalać do foremki, a następnie porządnie schłodzić. Mięso! Ojej, zamyśliłem się. Trzeba ulepić kotleta. A najważniejsze to nie uszkodzić sobie pazurków. Wspaniale! Kładę kotleta na patelnię i smażę, aż się zarumieni. No co za zapach! Czas przewrócić i pokroić pomidora. Miau! Moje pazurki zrobią to lepiej od każdego ostrego noża. Aj! Kto śmiał rzucić pomidorem w królową? Chyba chcesz, żebym pozbawiła cię głowy. Nie chciałem, przepraszam. Dobrze, dam ci jeszcze jedną szansę. Ale ta czerwona papryczka ma prawdziwe kłopoty. A masz, dobrze ci tak. Będzie z ciebie kotlet dla mojego superburgera. Cudownie.
Muszę tylko temu nadać odpowiedni kształt. O tak, kotlet jest idealny. Teraz użyję dyni. Ale sprawnie mi to idzie. Składam naszego burgera i można podawać. Wspaniały, stylowy, zdrowy. Kapelusz nikła, ty co robisz? Chwileczkę, wasza wysokość! Muszę tylko zamrozić moje składniki i zważyć mojego słodkiego burgera. Jestem zachwycony! Wspaniale! Fantastycznie! Potrzebuję jeszcze kilka sekund. Tadam! Nieźle, kapeluszniku. Kocia, co u ciebie? Chwileczkę, moja wspaniała królowo. Teraz jest gotowe. Mrr, miau. Smacznego, Alicjo. Wow, ile tu jest burgerów! Ten jest najbardziej niezwykłym burgerem, jakiego kiedykolwiek widziałam. Chyba jest to z warzyw. O nie! Ale dlaczego to jest takie ostre? Ratunku! Pomocy! Uf, to coś może wywołać pożar. Muszę to szybko popić herbatką. Od razu lepiej. Ale ten burger wcale mi się nie spodobał. O rany! Jaki błyszczący, żelkowy burger. Mam nadzieję, że nie jest ostry. Jakie to jest pyszne i słodkie. Ekstra! Na sam koniec pozostało mi spróbować tego klasycznego burgera. Pachnie niesamowicie. A smakuje? Rewelacyjnie! Pyszności! Dobrze. W tej rundzie wygrywa... kot! Miau! Miau! Tak się cieszę! Niech ktoś podrapie mnie za łóżkiem. Przygotujcie mi proszę koktajl. Och, jestem po prostu mistrzem w robieniu koktajli. A z soczystych truskawek i świeżego mleka wyjdzie idealnie. A ty co masz, wasza wysokość? Czerwone róże? Czy to jakiś żart? To na pewno twoja sprawka, kapeluszniku. Nie pozbawiajcie mnie głowy, to nie ja! Miau! To prawdziwy prezent. Nie można się powstrzymać, kiedy na stole ląduje taka rybka. Muszę tego spróbować. Jej wysokość królowa wydaje na róże wyrok śmierci. Odrąbać głowę! To straszne, okropne! Królowa chyba znowu oszalała. Okej, trzeba wziąć się w garść i brać się do roboty. Najpierw wymieszam truskawki z lodami. A następnie dodam świeżego mleka. Wspaniale! Czy ktoś tu mówił o świeżym mleku? Mrr, miau, to ja lubię. Ej, zjeżdżaj mi stąd szybko! Spadaj! Tylko nie woda! Miau, miau, jakie to jest pyszne! Oczywiście dodam mleczka i do mojego koktajlu. Wlewamy do blendera, dodajemy sporo rybki i mieszamy. To katastrofa! Zapomniałam zamknąć pokrywkę! Co ty tu wyprawiasz? Proszę pamiętać o dystansie! Okej, zaczynamy szykować mój wspaniały koktajl z płatków czerwonych róż. Włączamy naszą sokowirówkę i obserwujemy cały proces. Ojej, to trwa dłużej niż myślałam. Oj, zająłem się czymś innym. A co tam u was? Co tam z moimi truskaweczkami? Pora wlewać koktajl do mojego fantastycznego pucharku. Wyszło cudownie. Brakuje tylko słomki. O, tak. Co ty na to, królowa? Wygląda banalnie, bo całkiem zapomniałeś o dekoracjach, kapeluszniku. Patrz, jak trzeba ozdabiać kieliszek. Wszystko w porządku, nie martwcie się. Uf, nareszcie udało się wyłączyć to coś. Przelewamy koktajl do szklanki. Dekorujemy rybim ogonkiem. Alicja, możesz się częstować. Wow, ale super! Chwileczkę. Czy to surowa ryba?
Co za ohyda! Nawet nie będę tego próbować. Lepiej spróbuję tego koktajlu. Pachnie truskawkami. Smakuje mi. Pyszny. Wow, ale to piękne. Aż mam dreszcze. Ciekawe, jak smakuje ten koktajl. Zaraz spróbuję. O rany! Bardzo niezwykły i bardzo pyszny. Królowo, wygrałaś. Ha! Królowa was załatwiła. Wielkie dzięki tym, którzy zostawiają łapki w górę i subskrybują nasz kanał. Napiszcie w komentarzach, jakiego bohatera Alicji w Krainie Czarów lubicie najbardziej.